Słuchajcie, czasem bywa tak, że obudowujemy się taką potrzebą posiadania rzeczy, o których wcześniej nie myśleliśmy, że w ogóle ich chcemy, potrzebujemy, że musimy je mieć. Jakieś produkty, usługi, rzeczy, cokolwiek. I tak narasta w nas potrzeba, żeby być na bieżąco, żeby po prostu śledzić nowości. To potem przychodzi taki moment, prędzej czy później, że się orientujemy, że tak naprawdę część tych rzeczy jest zbędna. Nie potrzebujemy ich tak naprawdę, tylko niektóre z nich tak nas satysfakcjonują i lubimy je, a reszta tak naprawdę nas wkurza. I wtedy następuje powrót do natury, do natywnych funkcji, do naturalnej składni języka, do tego, żeby to jak najbardziej odchudzić, żeby było jak najmniej furtek bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, do tego, żeby to działało szybko, żeby się właśnie lepiej aktualizowało. O tym i o innych zagadnieniach skojarzonych z puryzmem językowym opowie Grzegorz. Witam wszystkich. Także, tak jak już kolega zapowiedział, na tej prezentacji zajmiemy się praktycznie frontendem i troszeczkę przyjrzymy się od strony HTML-a 5, CSS-a 3, ECMAScripta 5. Co my możemy w nim zrobić natywnie i ilu rzeczy takich zbędnych po stronie frontendu możemy się pozbyć. Ogólnie przyjmujemy założenie, że to, co ma WordPress, po stronie powiedzmy edycyjnej zostawiamy sobie tak, jak jest. Dane podajemy do klienta, coś podobnie jak Dziudek mówił wcześniej na prezentacji, za pomocą albo REST serwisów, albo ogólnie jakichś kanałów komunikacyjnych, lekkich formatów danych. I całość rzeczy związanych z renderowaniem sobie przerzucamy na stronę klienta. Bo coraz mamy mocniejsze zabawki, przeglądarki są coraz bardziej optymalne. Poza tym też na bazie wszystkich tych rzeczy, które zostały wcześniej zrobione w różnych frameworkach, coraz więcej elementów przechodzi do specyfikacji HTML-a i ogólnie staje się jakby standardem, który już jest natywnie implementowany w przeglądarkach. Dlaczego nazwałem tą prezentację wagą piórkową? No ogólnie troszeczkę tak jak wcześniej wspomniałem, wybiegamy w przyszłość, czyli rozdzielamy tą część edycyjną WordPressa, który jest repozytorium i takim panelem administracyjnym. I oprócz tego mamy część prezentującą dane. Tutaj praktycznie to, jak to zrobimy, no to od strony prezentacji danych to już jest dowolność. Można właśnie podawać sobie, czy tam zaimplementować jakąś własną funkcję, lub ewentualnie wspomagać się wtyczkami WordPressowymi, które nam przekażą te dane. Tak jak tutaj widzimy, ta waga piórkowa też trochę jest taką grą słów, ona też bazuje na takim wzorcu projektowym, waga piórkowa, który ogólnie też wyróżnia jak takie dwa stany, czyli pierwszy raz, że celem jego jest zminimalizowanie zużycia pamięci w sytuacji, gdy wymagane jest bardzo dużo danych i podobnych obiektów, czyli jeżeli wciągniemy dane restami, no praktycznie takie żądanie wygląda podobnie. Jest tam albo get, post, delete, albo put, pobieramy dane, ewentualnie aktualizujemy i dostajemy najczęściej format lekki, czyli JSON, taki jakiś tak najlepiej teraz pasuje praktycznie do takiej przetwarzania, czy tam do języka JavaScript, który jest po stronie frontendu. I praktycznie ten jakby wzorzec też dzieli tą stronę w kierunku tak jakby single page application, czyli mamy tak jakby części dwie, współdzielona, czyli tak jakby powiedzmy ładowanie globalnej aplikacji i druga taka zewnętrzna, czyli wyciąganie tego, co potrzebujemy w kontekście danej strony, którą wyświetlamy. Czyli nie wiem, gdybyśmy to odnieśli do bloga, po załadowaniu danych powiedzmy mamy indeks, wciągamy sobie całą witrynkę z wszystkimi menu i tak dalej i potem sobie praktycznie dociągamy już dane dla danego, powiedzmy, posta na blogu, czyli jakiś tam artykuł, do tego dopinamy sobie jakieś komentarze i to wszystko już dociągamy właśnie w tej wadze piórkowej. Drugie takie odniesienie, właśnie ta zabawa języka, to też właśnie, żeby ten kod był jak najczystszy, czyli ogólnie, żebyśmy, brzydko mówiąc, nie mieli w HTML-u jakichś takich typowych żygowin, że powiedzmy składamy z iluś tam tysięcy elementów, frameworków i potem już się gubimy, co się dzieje. Staramy się dążyć do tego, żeby to było jak najczystsze. Czyli praktycznie używamy całej palety semantyki, która teraz jest dostępna. Nie tylko bazujemy na tym, że jest div, ewentualnie jakaś klasa, tylko po prostu staramy się to zrobić jak najczęściej. To też jakby w przyszłości bardzo mocno procentuje i też pod kątem nawet indeksacji czy SEO. No i trzecia to jest takie trochę
podejście, tak jak powiedzmy, mamy jakieś walki bokserskie, no to też one najczęściej wyglądają, no to też jest taka trochę analogia, że powiedzmy, jeżeli jest wadze ciężkiej, to najczęściej to tak wygląda mozolnie, w przeciwieństwie do wagi piórkowej, kiedy ten, na ringu się coś dzieje, także właśnie tutaj też nam o to chodzi, żeby powiedzmy te strony jak najszybciej się ładowały, żeby nie były też takie mozolne, żeby klienta nie zniecierpić. Ogólnie, tak jak wspomniałem, mamy teraz już praktycznie od zeszłego roku, bo coraz więcej z tych standardów wdrożonych i praktycznie ta specyfikacja już cały czas żyje, stała się już jakby takim standardem. Takich jakby trzech muszkieterów, CSS-a trójkę, HTML-a piątego i ECMAScripta piątego. Praktycznie już wchodzi szóstka, ale skupimy się jeszcze na piątce, bo szóstka jeszcze jest taka troszeczkę, że tak powiem, rozwojowa i też nie jest wdrożona, jest zaimplementowana w wielu przeglądarkach. I praktycznie taki komplet danych, no to już w dużej części od przeglądarki Internet Explorer 9 w górę już to, że tak powiem, funkcjonuje, z małym czasami wsparciem polifidów różnych, które sobie dociągamy. To są takie biblioteczki, czy tam elementy, które powodują, że implementujemy albo emulujemy funkcje, których nam brakuje. Potem one, zaleta tego jest taka, że w przypadku, gdy już zostanie zaimplementowana, czy podbijemy sobie wersję przeglądarki dla klienta, no najczęściej to wygląda tak, że już powiedzmy wyjdzie z użycia jakiś tam Internet Explorer 6, 9, czy tam coraz wyżej, to najczęściej z wymianą systemów operacyjnych, który idzie w górę i tak ten technologiczny się cofa. To praktycznie wtedy możemy takiego polifila wyłączyć i się jakby już skupić na tym, żeby już praktycznie na tym nie sobie pracować. I oczywiście to jest też przełączane automatycznie, bo praktycznie jeżeli wykryje, że powiedzmy brakuje mu jakichś tam elementów, to on wtedy podpina ten element, dynamicznie jest dociągany i nie ma problemu. Tutaj ogólnie też przedstawię, też powiedzmy w takim podziale właśnie tych trzech muszkieterów, to mówimy teraz tego ECMAScripta, który powiedzmy też ma jakie zadania. No to on główne zadania to ma takie komunikacyjne, przetwarzanie danych i obsługę zdarzeń. W przypadku komunikacji, no to najczęściej to są jakieś tam media, które są statycznymi rzeczami, jakieś obrazki, pliki i tak dalej. Możemy też trochę wychodząc w przyszłość używać go do notyfikacji, czyli te wszystkie rzeczy, które wejdą z nowymi danymi. To za chwilkę też wymienię, jakie to mogą być elementy, które w HTML-u 5 już praktycznie mamy wsparte. Pobieranie danych, czyli najczęściej ten JSON, XML albo ewentualnie strony. Drugim takim jakby tym zadaniem to jest przetwarzanie i obsługa zdarzeń, czyli tutaj jakby połączenie całego interakcji z użytkownikiem, czyli tutaj mamy najczęściej przetwarzanie drzewa dokumentów i obsługę wyjątków. Tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, mamy wymienione elementy, które byśmy mogli sobie komunikować, czyli w przypadku takich dwukierunkowych komunikacji, to tam one takich zbliżonych do już powiedzmy czasu rzeczywistego, to mamy WebSockety, WebRTC, które też jakby WebRTC jeszcze jest troszeczkę takiego wymiany danych strumieniowych jeszcze troszeczkę żyje, nie jest jakby mocnym standardem. Ten server send events to jest ogólnie takie komunikaty, które są wysyłane od strony serwera. To bardzo też można sobie łatwo zaimplementować praktycznie jako dodatkową warstwę i wygląda to tak, że otwieramy sobie socket i powiedzmy w momencie, gdy tam pojawia się jakieś zdarzenie, no to wtedy możemy wykonać jakąś dodatkową akcję, która jest obsłużona, na przykład nie, dostajemy od serwera informację, że przeładuj dane, to wtedy dopiero je przeciągamy, żeby też nie wykonywać jakichś tam dodatkowych ruchów. Tutaj taki standardowy, no to AJAX do pobierania danych. Iframe Web Workers, to tam praktycznie też mamy jeszcze taki element PostMessage, który też służy do tego, żeby można było sobie już nawet zbudować taką małą też szynę danych. Na tych wszystkich elementach to praktycznie wtedy też odchodzimy od takiego typowego podejścia opartego taką architekturę heksagonalną, na taką bardzo rozproszoną, otwartą architekturę nazywaną tam microservices, czyli mamy wtedy wymiana danych, mamy jakąś taką szynę komunikacyjną i workery, które to przetwarzają. One mogą być zarówno po stronie przeglądarki, jak i po stronie powiedzmy serwera. Ale to powiedzmy tak jak teraz pracujemy po stronie przeglądarki, to tutaj może być na przykład podział taki, że jeden web worker sobie w tle generuje powiedzmy szablony renderuje, drugi na przykład komunikuje się z jakimś tam serwisem zewnętrznym czy usługą, żeby pobierać dane i w momencie, gdy powiedzmy je otrzyma, to wtedy je przesyła na szynę danych i żeby się na przykład wyświetliła. Tutaj ogólnie mamy też pokazany, też taki rozrysowałem drzewo takiego praktycznie typowego dokumentu, no to tak mamy właśnie ten główny element. To powiedzmy, on się też dzieli na takie dwie części, ten nagłówek i
powiedzmy, ciało tej strony. No i ogólnie te elementy, które tutaj są akurat wymienione, one są wtedy takie traktowane bardziej jak kontenery danych, czyli de facto praktycznie mogą pójść do tej pierwszej jakby inicjującej części załadowania danych, którą sobie tam wykonamy po stronie serwisu. Czyli się logujemy do serwisu, dostajemy powiedzmy to wszystko, co jest wspólne i potem dopiero te elementy, które będziemy dociągać, no to praktycznie one są realizowane już na poziomie, ja sobie tam właśnie jeszcze taki element, który też jest specyfikacji main, co wydzieliłem i on praktycznie już potem się jak, rozwija dalej na sekcje, artykuły, template'y, dialogi, formatki. Takie podejście spowoduje to, że potem mamy taki czysty dokument. Najprościej, żeby to zobrazować, to możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że wyłączamy w ogóle ostylowanie praktycznie na stronie internetowej i wtedy sprawdzimy, czy jesteśmy w ogóle w stanie to czytać. Jeżeli taki mamy coś takiego, że jest ten dokument czysty, potem dopiero jakby jego wyglądem zajmiemy się dopiero po wprowadzeniu elementów związanych z arkuszami stylów CSS-owych. To jest ogólnie takie podejście bardziej statyczne, że praktycznie ten serwis tak wygląda, ale wraz ze wzrastającymi mocami i potrzebami użytkowników serwisów potrzeba jest też jakby integracji tych stron i powiedzmy blogów także z danymi zewnętrznymi. Czyli jakieś dodatkowe usługi, które są potrzebne, nie wiem, jakieś takie social media i inne rzeczy. I można to też ewentualnie dodatkowo opisać te elementy, które wchodzą, następującymi też rzeczami, które będą jakby dodatkowo informowały, jakie są powiedzmy dane i jakie one mają relacje w stosunku do tego dokumentu, który jest aktualnie przetwarzany. No i tutaj najczęściej to mamy jakieś tam metadata, to takie znaczniki, atrybuty relacji. Jest taki jeszcze fajny format JSON-LD, który teraz też w miarę możliwości wchodzi, on też jakby ukazuje relacje i opisuje stronę zgodnie z wyznaczonymi tam schematami. To się też taki standard powoli dzieje. I jeszcze jest taki format microdata, który zawiera się w HTML5, ale też może zostać w przypadku takim podejściem dociągania danych przetworzony z formatu JSON-LD. Czyli na podstawie transformacji pobieramy sobie przykładowo JSON-LD, dobieramy template i go transformujemy na ten dokument, wstrzykując go w tą część maila, powiedzmy po stronie klienta w JavaScriptie. Tutaj taka metadata to są takie standardowe, nagłówkowe, to każdy pewnie zna i stosuje. Tutaj mamy powiedzmy też jakiś taki przykład tego znacznika atrybutu relation, także też widzimy, że można różnie oznaczyć te linki i też to wtedy w zależności od tego, jakie te atrybuty mamy, na przykład możemy potem to odpowiednio tam dostylowywać dodatkowo. I tu jeszcze pokażę taki przykładowy format JSON LD w stosunku tam powiedzmy do takiego przykładowego bloga. To jest taki typ danych blog post i powiedzmy on tak mniej więcej wygląda. Potem właśnie z niego możemy sobie przetransformować do tego HTML-a microdata, jeżeli potrzebujemy. Czyli potem powiedzmy wygląda to mniej więcej tak, że mamy ten takie atrybuty dodatkowe item scope, type, który określa jakiego typu dane przetwarzamy. W przypadku powiedzmy takich rzeczy związanych z blogiem, to już praktycznie mamy praktycznie komplet danych, czyli jest to artykuł, komentarz, blog, jakieś informacje autorzy i to spokojnie na stronie schemat.org możemy sobie znaleźć, ewentualnie podłączyć. I tutaj mamy potem już jakieś takie property, które są też opisują ten typ danej. I teraz jeszcze po co ewentualnie ten JSON-LD i microdata stosujemy. Tutaj mamy taki przykład, że przykład, najprostszy taki przykładzik, w zależności od tego, kto będzie czytał te dane. Jeżeli powiedzmy wejdzie jakiś robot, no to ogólnie tutaj takie przyjąłem założenie, że powiedzmy robot nie przetwarza JavaScripta. Czyli dla mnie to jest taka informacja, że wtedy, jeżeli jesteś powiedzmy jakimś tam botem przetwarzającym, to cię nie interesuje tam powiedzmy wyrenderowany dokument, czyli ten drugi krok związany z GUI, tylko dane, które opisują ten serwis, bo ma na potrzeby indeksowania czy coś. I wtedy automatycznie jesteś przekierowany na ten indeks JSON. Czyli jeżeli chodzi o bot, jest indeks JSON ładowany, w przypadku powiedzmy człowieka jest indeks JS i ogólnie ta strona zaczyna wyglądać. Jak już też wspomniałem, do już jakby decydowania o tym, czyli o tym drugim kroku, jak ten serwis będzie wyglądał, będziemy używać CSS-a.
No i tutaj takie trzy elementy, które nas najbardziej interesują, to są te media query, no to też na pewno każdy z Was zna, bo to też w zależności od tego, jak te dane będziemy przetwarzać, czy to pójdzie powiedzmy na drukarkę, czy do jakieś urządzenie mobilne, czy jakieś brajlowskie, tutaj możemy już zdecydować, załadować odpowiedni styl. Tutaj reguły wyświetlania, no to najczęściej decydujemy o tym, co przetwarzamy, jak ma to wyglądać. I takim najmocniejszym i też elementem, który bardzo pomaga i też jest taką częścią wspólną pomiędzy CSS-em a tym ECMAScriptem, to są selektory, za pomocą których też możemy albo ewentualnie decydować o wyglądzie dokumentów, albo o tym, jak podpinać przykładowo zdarzenia do powiedzmy poszczególnych elementów, żeby je troszeczkę ożywić czy animować. I taka relacja między właśnie HTML-em 5 i CSS, czy tak jakby ta warstwa komunikacji, no to tworzymy to przez takie podejście właśnie bardziej programowania deklaratywnego, czyli ogólnie określamy warunki, jakie muszą zajść, żeby zaistniała jakaś interakcja, a nie opisujemy tego, co chcemy zrobić krok po kroku. Takie podejście też stosuję praktycznie po to, żeby też można było rozdzielić pracę praktycznie różnych części zespołu, które pracują nad stroną. Wtedy powiedzmy, jeżeli pracuje CSS-owiec czy grafik, to on się zajmuje powiedzmy wyglądem, też może równolegle pracę robić z programistą, który zajmuje się na przykład wyświetlaniem danych, czyli przygotowaniem jakby czystego HTML-a, który zawiera treść, content, układem jego, z podziałem tam odpowiednio na hierarchię na stronie. I czasami, jeżeli jest też powiedzmy potrzebna interakcja, no to też powiedzmy może niezależnie pracować też JavaScriptowiec, który też frontend może wtedy dokodowywać i pobierać dane na podstawie tego, co mu przygotują po stronie backendu. Tu jeszcze pokażę taki przykładzik właśnie inicjujący takich powiedzmy kilka standardowych funkcji, które też się przydają. To wtedy jako atrybuty, data atrybuty je najczęściej sobie dodaję do powiedzmy roota elementu przed dokumentu. I to są najczęściej jakieś takie rzeczy związane po części, które są dla mnie wygodne. To też praktycznie każdy może sobie taką listę sobie zdefiniować. I potem na podstawie tak jakby zaistniałych warunków powiedzmy możemy to sobie ostylować już po stronie CSS-a i już niezależnie praktycznie od tego, żeby zmieniać powiedzmy zawartość dokumentu HTML. To jest też trochę takie związane właśnie z tą anatomią URL-a, czyli powiedzmy IDiki, jakieś tam elementy. Muszę sobie przerzucić. No i tutaj powiedzmy taki przykład, jak na przykład page status. To jest taki ogólnie realizacja właśnie tego połączenia. Jeżeli tam powiedzmy w JavaScriptie przy starcie ustawię sobie atrybut data config page status, to praktycznie do chwili osiągnięcia jakby wartości ready, czyli jak się strona załaduje, zajdzie zdarzenie tam powiedzmy DOM content loaded, żeby powiedzmy już wszystko zostało wczytane, to wtedy mamy chowane okienko loadera. Oczywiście możemy tam sobie też dodać jakieś tam animacje czy inne rzeczy, bo już praktycznie też jest to dowolne. W przypadku powiedzmy jakiegoś niestandardowego zachowania, czy powiedzmy zmiany tego, to bardzo łatwo możemy ten styl wymienić, jeżeli nie mamy go jakoś tam przeplatany mocno w kodzie powiedzmy dokumentu HTML, jakichś tam w postaci inline'ów czy innych rzeczy, też możemy sobie podzielić pewne rzeczy, na przykład resetować dokumenty, no to też w zależności od tego, kiedy te dokumenty zostaną wczytane i na jaki poziom, to będziemy sobie mogli to odpowiednio decydować. To jest właśnie takie bardziej renderowanie, powiedzmy, takie dwuczłonowe, czyli w pierwszym jakby członie robimy transformację do HTML-a i potem dopiero w drugim takie renderowanie widoku i to oczywiście się po stronie już tego klienta przetwarza. I teraz jeszcze pokażę taki przykład też, jak można sobie natywnie tam prostą funkcję taką renderującą napisać, bo oczywiście można sobie bibliotekę jakoś załadować, ale jakby założenie było takie, żeby to jak najprościej przebiegało, czyli korzystamy z tego, co mamy tam dostępnego w przeglądarce, no to tutaj jest taka prosta przykład funkcji, która robi transformację właśnie na podstawie template'u i danych do HTML-a. No to jest praktycznie tutaj taki przykład jeszcze wykorzystania. To jest podobna taka składnia też kropkowa do Thunderbirdsa, także można sobie to tak mniej więcej wywołać i potem używać w kodzie. I praktycznie powoduje to, że to nieduże waży i można to jeszcze bardzo prosto sobie do prostych jakichś elementów przetworzyć. To mniej więcej tyle o takich właśnie elementach. Jakieś pytanka ewentualnie?
Czyli z tego, co zrozumiałem, to generalnie całą logikę robimy po stronie JavaScriptu we frontendzie. Znaczy tą magię z wyświetlaniem strony, tak? Tak, tak, tak. A zaciągamy sobie poprzez tam XML, RPC, czy JSONa, czy co tam. Ogólnie przez JSONa, czy tam powiedzmy przez REST Service, tak jak to tam Judek wcześniej mówił. No i z tego, co widziałem, to de facto wszystko oprogramowałeś sam, tak? Czyli na zasadzie wszystkie endpointy, a czyli komunikację całą i jakby takie pisanie od zera tej komunikacji z warstwą WordPressa. Znaczy, nie tyle od zera, co korzystanie z tego, co już mamy wbudowanego w przeglądarkę. Wiesz, to jest tak, że powiedzmy zamiast stosować gotowe biblioteki, to postanowiłem po prostu zapoznać się z możliwościami, jakie teraz już mamy zaimplementowane i sobie jakby bardzo mocno wgryzłem się w specyfikację, żeby zobaczyć, co już możemy zrobić i jak daleko to sięga, czyli do wersji przeglądarek, które byśmy mogli już do tego użyć. I praktycznie teraz i wtedy, jak troszeczkę właśnie zacząłem się tym bawić, no to też doszedłem do wniosku, że po co mi w takim razie jakieś takie ciężkie frameworki. One oczywiście mają zaletę, jeżeli tam się używa, czy tam kontynuuje jakieś aplikacje, ale w przypadku tworzenia jakichś nowych aplikacji, to praktycznie one są w większości jakby wrapowaniem tego, co tutaj już mamy jakby w przeglądarkach dostarczone natywnie. Także odszedłem od tego i zacząłem stosować jakieś elementy, które po prostu możemy sobie zrobić i skorzystać z tego, co dostajemy w pakiecie z przeglądarką. A takie rozwiązanie właśnie takie malutkie jak Angular na przykład, który de facto to co tutaj widzę, to jest jota w jotę takie rozwiązanie, które już właśnie są w takich mini frameworkach jak choćby Angular, robi dokładnie to samo, a nie musimy jakby wymyślać koło na nowo. Znaczy to tak, troszeczkę, znaczy Angular troszeczkę się na tym wzorowałem. Ogólnie tak jak wspomniałem, dużo takich rzeczy wchodzi do specyfikacji na zasadzie takiej, że jakby grupa ludzi, którzy piszą te specyfikacje, nie obserwują, co się dzieje na rynku, jakie są potrzeby i potem implementują to do przeglądarki. Tak jak mamy na przykład data binding w Angularze, no to w tym momencie na przykład możemy Mutation Observatora sobie zastosować, który działa natywnie i jest praktycznie już wykorzystywany po stronie przeglądarki i działa dużo szybciej niż powiedzmy ten, który jest zaimplementowany w Angularze. Także to jest też taka ciekawostka, że przykładowo, jeżeli byś taki tryb content editable sobie przeszedł w przeglądarkę i chciał sobie generować dokument w czasie rzeczywistym, to praktycznie za pomocą tego do mutation możesz sobie obserwować, które rzeczy ci się zmieniły w dokumencie. Czyli zareagować, powiedzmy zamykasz tryb edycji, masz zaobrażony dokument, przykładowo wysyłasz cały dokument na serwer i możesz go przykładowo już tam sobie zapisać w tej części. Także to też takie elementy, to jest jakby kontynuacja, bo praktycznie jakby nie patrzeć, Angular ma bardzo duże zasługi, też jest bardzo wygodny, ale tutaj jakby założenie było takie, że chciałem się zmierzyć z takim elementem i po prostu co się da zrobić natywnie w przeglądarkach. A jak zacząłem się tym bawić, no to doszedłem do wniosku, że po wynikach, raz, że to szybko działało, dwa, że nie miałem jakichś takich nie wiadomo jakich potrzeb, bo jednak frameworki też mają to do siebie, że w dużej części ściąga rzeczy, których nie potrzebujesz. Wiadomo, są niektóre takie, że sobie możesz tam odpowiednio podzielić i wybrać elementy, które potrzebujesz i zbudować pakiet, ale większość jest taka, że dostajesz w pakiecie dużo rzeczy, które praktycznie poza obciążeniem, czy tam nie powodują jakichś takich wartości dodanych. Korzystasz z jednej funkcji, a ładujesz przykładowo 100 czy 200 rzeczy, których nie potrzebujesz. I jeszcze dodatkowo masz taką czasami blokadę, że jeżeli chciałbyś, nie wiem, wyjść poza tego frameworka, no to też on cię w pewnym momencie zaczyna trzymać. Także tutaj, jeżeli jest na przykład natywnie to zrobione, jest to wspierane, czyli ogólnie przeglądarka się tym zajmuje, to jest to dużo szybsze niż takie standardowe jakieś biblioteczki. I praktycznie nie ważne. Jeszcze? Nie. Okej, okay, dobra. Dzięki Grzegorz. No i cóż, dotarliśmy prawie do końca. Została nam jeszcze jedna prezentacja, która zacznie się o 18:20, także macie jeszcze chwilę wytchnienia i właśnie spotykamy się tu znowu na ostatnią prezentację o automatyzacji procesów.